Dyrektorze, powoli dobiega końca budowanie składu. Jak możemy podsumować ten intensywny okres? Bardzo intensywne 2,5 miesiąca ciężkiej pracy, którego zwieńczenie widzimy w tej chwili na lodzie. Zawodnicy są po pierwszym okresie przygotowawczym, tygodniowym urlopie i dzisiaj rozpoczęliśmy okres przygotowań do sezonu na lodzie. Co najważniejsze, mamy drużynę już w komplecie, 27 zawodników, wszyscy obcokrajowcy dojechali na pierwsze zajęcia. No i można być tylko zadowolonym, że udało nam się też tutaj dzięki współpracy z Mosirem wyjść na lód w poniedziałek, 29 lipca, tak jak planowaliśmy. Wiemy o tym, że już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy sparingi pierwszym turniejem w Porubie. Także na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. No jedynie to, co może nas nie zaskoczyło, ale co jest takim minusem tego okresu, no to kontuzja Tomasza Skokana, poważny uraz kolana, który wyklucza Tomka na przynajmniej 6 miesięcy. No to i to jest taki jedyny minus całego okresu przygotowawczego. Na pewno cieszy oko to, że zobaczymy, że teraz widzimy już całą drużynę na lodzie. Jak będą wyglądały te kolejne tygodnie dla GKS-u? Wiemy, że rozgrywki startują 15 września. Także w tej chwili już mamy zaplanowany cały okres przygotowań do sezonu. Planujemy rozegrać 9 sparingów. Tak jak powiedziałem, już w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy do Poruby. Rozegramy tam 4 mecze sparingowe. Planowane były 3. Jednak organizatorzy zmuszeni byli do zwiększenia liczby meczów i tutaj na pewno trenerzy będą dość mocno rotować składem, tak żeby wykorzystać i skorzystać ze wszystkich zawodników, ale też nie przemęczyć, no bo to na pewno jest dopiero drugi tydzień przygotowań i tutaj też musimy być bardzo uważni, żeby nie doszło do urazów. No i taka pierwsza już taka próba na serio to na pewno będzie mecz 16 sierpnia z Jastrzębiem w ramach Pucharu Wyszehradzkiego i tutaj na pewno bardzo poważnie podejdziemy do tego spotkania. Czy możemy powiedzieć, że drużyna już jest, kadra już jest zamknięta, czy jeszcze mogą nastąpić jakieś wzmocnienia? Kadra jest zamknięta, no musi się jeszcze wyjaśnić sprawa Patryka Wysockiego, dlatego że miał się dzisiaj pokazać na treningu, ale go nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o trzon drużyny, to już jest wszystko zamknięte. Dziękuję bardzo.